Cześć, z tej strony Daniel z PC World. Przygotowaliśmy dzisiaj dla Was krótką wideorecenzję hulajnogi od Fiata. Jest to Fiat 500 F85. Na polskim rynku na początku lipca Fiat wprowadził dwie hulajnogi do sprzedaży. Jest to Fiat F80. To jest tańszy model, który kosztuje około 1600 zł. I testowana przez nas wersja F85, która ma nieco większe 8,5-calowe koła. I ona kosztuje 1800 zł. Hulajnogi nawiązują do klasycznego Fiata 500, który został zreaktywowany w 2008 roku. A Fiat sprzedaje te hulajnogi w dwóch charakterystycznych wersjach kolorystycznych. Testowaną tutaj przez nas białą wersję, a także jest na rynku dostępna jeszcze czerwona wersja kolorystyczna. I przy okazji tutaj testu Fiata porównamy go do najpopularniejszych chyba w Polsce hulajnogi. Jest to Xiaomi M365 Mia. No i sprawdzimy sobie, która z tych hulajnóg lepiej radzi sobie tutaj w miejskim użytkowaniu. Przejdziemy teraz do specyfikacji technicznej. Kierownica Fiata wyposażona jest w dwie gumowe rączki. Z prawej strony znajdziemy manetkę do gazu, z lewej strony dźwignię hamulca, a także uchwyt i dzwonek. Ponadto manetka do gazu pozwala precyzyjnie sterować mocą silnika. Na kierownicy umieszczono również wyświetlacz, który pokazuje prędkość, z jaką porusza się hulajnoga, status naładowania akumulatora, a także wskaźnik trybu pracy hulajnogi. Pod kierownicą umieszczono diodową lampę przednią wykonaną w technologii LED. Z tyłu znajduje się dioda, która pokazuje, czy hulajnoga hamuje. Za hamowanie odpowiada pojedynczy hamulec tłoczkowy z tarczą wentylowaną. Hulajnoga posiada dwa 8,5-calowe koła, które są pompowane, a za ładowanie odpowiada dedykowany zasilacz Fiata. Podczas naszych testów przeprowadziliśmy krótki wyścig, który pokazał, że hulajnoga od Fiata posiada akumulator o niższym napięciu, a także nieco słabszy silnik, ponieważ hulajnoga od Xiaomi jest zauważalnie szybsza, bardziej dynamiczna, co jest zdecydowanie odczuwalne w codziennym użytkowaniu i ułatwia je. Pokonywanie progu zwalniających bądź zjeżdżanie z krawężników nie stanowi dla Fiata najmniejszego problemu, podobnie jak jazda po kostce brukowej bądź poruszanie się po mniej przyczepnych nawierzchniach lub podczas deszczu. Naszą uwagę podczas testów przykuły hamulce, które są bardzo wydajne i zdecydowanie w tej konkurencji Fiat pokonuje hulajnogę Xiaomi. Niedobory mocy Fiata zauważalne były szczególnie podczas testu jazdy pod górkę, kiedy to hulajnoga zatrzymała się po pokonaniu około 1/4 dystansu. Hulajnoga Fiata pozwala na łatwe składanie i rozkładanie konstrukcji, wystarczy zwolnić przedni zaczep, schować kierownicę i zatrzasnąć uchwyt za tylny błotnik. Proces rozkładania jest równie prosty jak składanie hulajnogi, należy zwolnić uchwyt i odblokować kierownicę, a także zatrzasnąć główne mocowanie. To wszystko, co trzeba zrobić, aby hulajnoga była złożona. Stylistyka Fiata 500 bardzo odwołuje się do samochodu Fiat 500 z 2008 roku. Nie trudno doszukać się podobnych elementów stylistycznych, jak na przykład kolor wykończenia hulajnogi Fiat F500 F85. Postanowiliśmy również sprawdzić, czy hulajnoga Fiat 500 zmieści się w prawdziwym Fiacie 500, więc poczyniliśmy taki eksperyment i efekty były zaskakujące, ponieważ Fiat chyba faktycznie przemyślał konstrukcję hulajnogi Fiat F500 F85, ponieważ mieści się ona w malutkim bagażniku, niespełna 200-litrowym bagażniku Fiata 500 z 2008 roku. Jednym z aspektów, w których Fiat 500 znacząco różni się od Xiaomi, jest wykończenie stopki. Fiat 500 F85 posiada chropowatą stopkę, która jest dużo bardziej przyczepna od tej z Xiaomi. Hulajnoga Xiaomi wyposażona jest w kierownicę, która wykonana jest zupełnie inaczej od tej znanej z Fiata. Na plus zaliczamy gumowaną manetkę gazu, a także wyświetlacz, który jest mniej błyszczący niż ten zastosowany w Fiacie. Kolejne różnice widoczne są z przodu hulajnóg. Hulajnoga od Xiaomi posiada inaczej poprowadzony przewód zasilający silnik, a także inne mocowanie zaczep główny, który trzyma kierownicę. Tył za to wygląda niemalże identycznie, oba błotniki poza tym, że różnią się kolorystycznie, wyglądają tak samo. Xiaomi zdecydowało się na montaż hamulca z lewej strony, Fiat posiada hamulec tarczowy z prawej strony, poza tym są to jedyne różnice, jeżeli chodzi o układ hamowania. Test przy użyciu kamery termowizyjnej FLIR nie pokazał nadmiernego nagrzewania się ani akumulatorów, ani silnika hulajnogi Fiat 500. To by było wszystko, jeżeli chodzi o hulajnogę Fiat 500 F85. No, oglądając naszą wideorecenzję, trudno było odnieść wrażenie, że Fiat w przeciwieństwie do Xiaomi tutaj pokłada duże nadzieje, jeżeli chodzi o design i jakość tego produktu i odwołanie tutaj do kultowej marki 500. W porównaniu do najpopularniejszej chyba w naszym kraju hulajnogi elektrycznej Xiaomi M365, Fiat wypada gorzej, jeżeli chodzi o właściwości jezdne. Posiada nieco słabszy silnik, mniej pojemne akumulatory. To wszystko przekłada się na gorszy dystans, jaki hulajnoga może pokonać.
I podsumowując, tutaj kupujący musi zadecydować, tak naprawdę dla niego liczy się marka i wygląd produktu, czy potrzebuje bardziej praktyczniejsze urządzenie, jakim jest z pewnością Xiaomi. No, nie bez znaczenia jest też fakt, że posiadacze Fiatów z pewnością będą chcieli dokupić hulajnogę od Fiata, aby mieć więcej urządzeń jednego producenta. To by było już wszystko, jeżeli chodzi o to porównanie hulajnog. Na koniec chcielibyśmy Was zachęcić do lajkowania, dawania łapek, jeżeli Wam się podobało, a także komentowania naszego filmu i subskrypcji kanału PC World na YouTubie. Cześć!